Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy film to oczywiście recenzja i tutorial paletki Mini Starlet od Nataszy Denony. Bardzo w ogóle Wam dziękuję za głosowanie na mojej zakładce Społeczność. To Wy zdecydowaliście, że dzisiaj pojawia się ten film, a nie Prada Beauty. Natomiast ci, którzy głosowali na Prada Beauty, mogą spać spokojnie. Film ukaże się, postaram się, na sobotę. Jeżeli mi się nie uda, to będzie we wtorek, ponieważ w tym tygodniu w niedzielę też ukażą się nowości kosmetyczne według planu co dwutygodniowego. Także nie wiem po prostu, czy dam radę jeszcze tą pradę nagrać, ale skupmy się na temacie odcinka. Dzisiaj pokażę Wam paletkę Mini Starlet od Nataszy Denony, już tą oryginalną, ponieważ część z Was pewnie wie, że jakieś 4 tygodnie temu, wtedy kiedy dowiedzieliśmy się, że ta paleta w ogóle się ukaże i były podane informacje na temat konkretnych cieni, które są w tej palecie, ich kody i nazwy. I okazało się, że wszystkie te cienie były już kiedyś dostępne w wielu paletach tak naprawdę, ale głównie w paletach Lila i Star. I stworzyłam swoją własną Mini Starlet palet. Właśnie to chyba było 4 tygodnie temu. Ten film bardzo Wam się spodobał i byliście ciekawi, czy te cienie będą takie same, czy inne. Także w planach mam dzisiaj oczywiście pełną prezentację tej palety, swatche, tutorial makijażowy, to jest właśnie to, co mam teraz na oczach. Natomiast będzie też część, w której porównam cienie z tej paletki do cieni z palet starszych, czyli z palet Lila Star, Midi Retro i Mini Retro, ponieważ kilka cieni jest w kilku paletach. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Zaczynając od początku, czyli od opakowania, widzicie, że ono się troszeczkę zmieniło. Mamy teraz takie małe okienko, w którym widać tą paletkę. Nie jest to głupie, ponieważ tu sobie przygotowałam, jest pudełko od Mini Glam. Tak to pudełko wyglądało dotychczas. W tej chwili mamy okienko, także widzimy od razu paletkę. Plus jest taki, że widać dokładnie, co jest w środku, nie jakąś grafikę. Natomiast minus jest taki, że to pudełko jest, przynajmniej moje, przyszło tak naprawdę rozklejone. Kiedy próbowałam je otworzyć, po prostu rozpadło się na czynniki pierwsze. Jest rozklejona, nie jest porwane, ale nieważne, to i tak idzie do wyrzucenia. Jeżeli chodzi o samą paletę, zrobię Wam teraz przebitki z palety, która była jeszcze niedotykana, nieużywana, ponieważ tej już dotykałam. Tak wygląda Mini Starlet przed tym, jak zaczęłam się nią bawić. Natomiast tak wygląda już po tym jednym makijażu. Nadal nie wygląda źle, ale chciałabym zachować pełną transparentność. I może na początek pierwsze wrażenia, zanim wejdę w opis poszczególnych cieni. Paletka jest przepiękna. Jest nudziakowa, jest taka dzienna. Podoba mi się też to, że mamy trzy maty, trzy różne maty. To też ważne do zaznaczenia. Plus dwa błyski, które również są inne. Bardzo fajne zestawienie kolorystyczne. Nie jest to ani trochę oryginalna paleta, to też od razu mówię. Raz, że te cienie już występują w kolekcji Nataszy, ale dwa, nawet gdyby nie były, no nie jest to nic tak odkrywczego, nie łudźmy się. Natomiast jest to ta mini paletka, najtańsza. Jeżeli się nie mylę, w Polsce kosztują one 119 zł. Tutaj poprawię, jeżeli powiedziałam źle. Natomiast w Stanach 20 chyba 7, u mnie teraz w Kanadzie około 33 dolarów. Wszystko niestety drożeje, ale ja i tak te mini paletki bardzo lubię i chętnie z nich korzystam. I tak, zeswatchuję na początek samą tą paletkę, pokażę Wam swatche tych cieni, a potem zaczniemy porównania do tego, co mam tutaj. Natomiast patrząc na nie tak koło siebie, zaraz Wam też pokażę zbliżenia, no są bardzo podobne. Nie wiem jeszcze, czy to dobre, czy to źle, to już Wy ocenicie. Największą chyba uwagą, którą widziałam pod filmem z tą paletką, było to, że ta paleta wychodzi bardzo brzoskwiniowo, a na zdjęciach Nataszy jednak ta paleta wyglądała tak neutralno, chłodno, szaro. No nie chcę Was zmartwić. Ale dobrze, przejdźmy do swatchy. Trochę tak głupio, bo na dwóch rękach, ale chciałam wszystkie 5 cieni mieć razem. Także tak wyglądają swatche na palcach. I idąc od góry mamy Nude Mauve 144CM. To jest kremowy mat, średnio ciemny, taki nudziakowy mauve bądź różany brąz, zależy jak na to patrzeć. Cień ten istnieje w palecie Lila oraz Midi Retro. Oczywiście za chwilę będą porównania. Następny cień to Galaxia. To jest seria kryształowa 122K.
On istnieje w palecie mini, retro oraz w palecie star i różnice pomiędzy tymi dwoma cieniami były dosyć znaczące. Tutaj na pierwszy rzut oka, bez robienia jeszcze porównań swatchowych, bardziej przypomina mi to cień z mini retro, ale to sprawdzimy. Następnie jest Vega 111CM, czyli też kremowy mat. To jest cień, który pojawił się w palecie Star. Jest to cień, który na niektórych wygląda różowo, na mnie wygląda brzoskwiniowo. Następny, kolejny cień błyszczący to jest Rhea 118M. I to jest taki brzoskwiniowe złoto, częściowo miedziany, kolor zależy też znowu na kim. Pojawił się już w palecie Star. No i ostatni cień to Persei 135CM, również kremowy mat. Poprzednio z palety Lila. Jest to taki chłodny, brązowy mauw z lekką nutką szarości. Jest to standardowa formuła Nataszy, nic tutaj się nie zmieniło. Bardzo kremowe, jedwabiste maty. Błyski też są kremowe, ale troszeczkę inaczej, ponieważ mamy tutaj formułę krystal, która jest wielodrobinkowa. Nie nakłada się tak dobrze palcem, raczej polecam używanie pędzli. Natomiast ten drugi cień błyszczący, Rhea, który jest... No, niektórzy mówią, że miedziany, niektórzy mówią, że to jest takie brzoskwiniowe złoto. Zależy, kogo zapytacie. Ja tu widzę tą pomarańczę, więc bardziej bym szła w stronę miedzi niż złota, ale to już wy musicie zdecydować, jak wy to widzicie. Ten cień jest po prostu metalikiem. Bardzo dobrym, natomiast jest to inna formuła od Galaxy, która jest kryształem. Dobrze, słuchajcie, starłam teraz połowę tych swatchy. Na drugą połowę nałożę te cienie z tej palety. To jest ta paleta wykonana przeze mnie i tutaj są cienie tylko z palet Star oraz Lila. Musiałam się chwilę zastanowić. Także teraz porównam sobie tą paletę do tamtej. Natomiast na koniec jeszcze będę chciała zrobić porównania z cieniami z palet Midi Retro oraz Mini Retro. To będą cienie Nude Mauve oraz Galaxia, które będę porównywać osobno, ponieważ mamy już w sumie 3 Nude Mauve i 3 Galaxie w kolekcji Nataszy Denony. Zacznę jednak od pokazania tych dwóch palet obok siebie. Chyba ustawiam je nawet w tej samej kolejności, także powinniście widzieć dobrze, jak te kolory do siebie się mają. Są bardzo podobne, prawda? Mam nadzieję, że tutaj się zgadzamy. Jeżeli chodzi o swatche, wygląda to tak. Tutaj są takie minimalne różnice, ale zwróćcie uwagę też na to, że paleta Star i Lila jest już trochę starsza, więc te cienie też nie są jeden do jednego takie same, jak były kilka lat temu. Natomiast dalej współpracuje mi się z nimi dobrze i ich używam. Natomiast po prostu patrząc na te porównania, nowa paleta wydaje mi się, jeżeli chodzi przynajmniej o te dwa końcowe maty, bardziej szara, co jest dobrze. To chcemy zobaczyć. W mojej autorskiej paletce złożonej z palet Lila i Star te maty są troszeczkę brązowe w porównaniu z tymi z tej nowej małej paletki, a w tej małej wyglądają właśnie troszkę chłodniej, troszkę bardziej szaro. I pokażę Wam teraz różnicę pomiędzy trzema cieniami Nude Mauve, jakie są w kolekcji Nataszy. Idąc od góry, mamy najpierw paletkę Mini Starlet, następnie jest paleta Lila i ostatni cień na dole to jest Nude Mauve z palety Midi Retro. I wydaje mi się, że cień pierwszy i trzeci są takie same. Lila tutaj jednak odbiega, jest bardziej brązowa, troszkę cieplejsza. Także jeżeli macie Midi Retro, tą oto paletkę, to wydaje mi się, że macie już ten cień. Jeżeli go bardzo lubicie, często go używacie, może to będzie powód, żeby kupić Mini Starlet. Ja osobiście bardzo ten cień lubię, także cieszę się, że go mam w drugiej wersji. I taką miałam, szczerze mówiąc, nadzieję, ponieważ kiedy tworzyłam tą paletę, widziałam, że te cienie idą jednak trochę cieplej niż to, co Natasza nam pokazuje na zdjęciach reklamowych. Więc miałam nadzieję, że jednak te cienie będą pochodzić z paletek retro, nie Lila czy Star. Także tutaj mamy Nude Mauve, a teraz zabieram się za Galaxię. Tutaj podobnie, idąc od góry mamy Mini Starlet, w środku Galaxię z palety Star i na dole Galaxię z palety Mini Retro. I tutaj również od razu chyba widać, przynajmniej mam nadzieję, kręcę tutaj ręką, żeby jak najlepiej to było widać, że pierwszy i trzeci cień są bardzo podobne, natomiast ten w środku odstaje. I przeglądając się tak z bliska, nie mam tutaj dużych wątpliwości, że cień Galaxia z palety Mini Starlet jest tym samym cieniem, który jest w Mini Retro. To jest ta malutka paletka, na pewno ją kojarzycie, jest bardzo popularna. Moja Galaxia wygląda tutaj
trochę obrzydliwie, także cieszę się bardzo, że mam świeżą. Jeżeli chodzi o kolorystykę, te właśnie galaksje brzegowe, powiedzmy, są bardziej różowe, mają w sobie takie niebieskie, perłowe drobinki, też różowe. Natomiast to, co cechuje ten cień środkowy, czyli galaksję z palety Star, to jest bardziej szampańska baza. Tutaj tego różu tak nie widać. Formuła też jest trochę inna, ale tak jak mówię, Star jest dosyć starą paletą. Także ja się bardzo cieszę, że galaksja jest powtórką z Mini Retro. Bardzo fajnie. I postanowiłam, że tym razem podsumowanie zrobię teraz, przed tutorialem, a nie po. Także podsumowując, co myślę o tej palecie. Uważam, że jest to bardzo fajny dodatek do kolekcji mini palet Nataszy Denony. Z jednej strony oczywiście chciałabym coś nowego i coś, czego już nie mam. Natomiast nie mogę być zła na tą kolorystykę, ponieważ jest to kolorystyka, którą lubię, którą z pewnością będę używać. Bardzo cieszę się, że zarówno Nude Mauve, czyli ten kolor, jak i Galaxia, czyli ten obok, pochodzą z palet Retro, Midi i Midi, a nie są to cienie wyrwane z tych starszych palet. Myślę tak z wielu powodów, natomiast głównym jest to, że po prostu te palety są w troszeczkę chłodniejszej tonacji i formulacyjnie też, zwłaszcza jeżeli chodzi o Galaxię, wydaje mi się, że jest lepiej. Jak Galaxię z palety Star, nie wiem, że nie lubiłam, ale preferowałam na pewno tą z Mini Retro, głównie z tego powodu, że ta z palety Star po prostu bardzo się kruszyła. Także preferuję tą wersję, ta jest też bardziej różowa, bardziej przyjazna do chłodnych makijaży. Jestem z niej jak najbardziej zadowolona, ale żeby nie było tak kolorowo, jest jedna rzecz, którą chciałabym w tej palecie zmienić i to jest ten cień środkowy, czyli Vega. Vega jest dosyć brzoskwiniowa, na mnie zwłaszcza jest brzoskwiniowa. Wiem, że na niektórych Vega wychodzi bardziej łososiowo, różowo, na mnie jednak ta brzoskwinia się wybija, kwestia tonacji. Ja bym tutaj widziała bardziej neutralny bądź wręcz chłodny beż. To by było coś, co fajnie spięłoby, zwłaszcza te dwa cienie matowe na brzegach palety. Brzoskwinia tak średnio mi tutaj leży, aczkolwiek przyznaję, że gdybym chciała użyć tego metaliku o nazwie Raya, on bardzo ładnie z tym, z tą brzoskwinką będzie wyglądał. Natomiast kiedy chcę już pójść w galaksję i raczej pobawić się szarościami, tak jak dzisiaj, to ta brzoskwinia tak średnio mi tutaj pasuje. Dodałam ją oczywiście do makijażu dzisiaj, wszystkich cieni starałam się użyć. Natomiast na co dzień wiem, że raczej będę sięgać po beż z innej palety. Nie jest to oczywiście problematyczne, ponieważ wszystkie palety Nataszy są magnetyczne. Te akurat nie mają dziurek z tyłu, także musimy je wydobyć igłą albo innym narzędziem. Natomiast śmiało można tutaj włożyć inne cienie. O tym samym rozmiarze oczywiście. Także tyle w kwestii podsumowania. Ja tą paletę jak najbardziej polecam. Jeżeli zamawiacie ze strony Nataszy, to bardzo mi pomoże, jeżeli użyjecie mojego linku w opisie filmu, bądź użyjecie kodu IGA15 na minus 15%. Aczkolwiek jeżeli jesteście zainteresowani tylko tą małą paletką, to oczywiście nie opłaca się zamawiać ze strony Nataszy. Poczekajcie, aż będzie u Was w Seforze i tam ją dostaniecie po prostu w lepszej cenie. Ale jeżeli planujecie jakieś większe zamówienie, to być może to minus 15% Wam się przyda. I to wszystko, co mam do powiedzenia na temat tej palety. Zapraszam Was teraz na tutorial. W końcu czas przetestować tę małą paletkę w akcji. Najbardziej obawiam się tego środkowego cienia, ponieważ no dalej jest bardzo brzoskwiniowy i nie chciałabym, żeby podobnie jak w poprzednim makijażu ta brzoskwinia przejęła cały makijaż. Dlatego tym razem użyję go trochę mniej. Użyję go tylko od wewnętrznej strony oka. Następnie przejdę w załamaniu w ten. No i wykończę załamanie tym cieniem, bo on wydaje mi się jednak najbardziej chłodny z tego wszystkiego. Spróbujmy. Zaczynam więc od wewnętrznego kącika. Tak, ten cień jest brzoskwiniowy. Nie jest to mój wymarzony cień, taki powiedzmy nudziakowy. Tonacja brzoskwiniowa nie jest moją ulubioną. Ale nie jest to zły cień, czy brzydki, po prostu kwestia preferencji. I myślę, że tyle go tutaj zostawię, po prostu na wewnętrznym kąciku. I przechodzę teraz do Nude Mauve. Jego użyję w załamaniu powieki. Tak, on już jest taki, jak się spodziewałam.
Powiekę ruchomą chcę zostawić możliwie pustą, ponieważ tam nałożę błyski i nie chcę, żeby maty będące pod spodem jakkolwiek wpływały na to, jak one wyglądają na oku. Chcę zobaczyć każdy cień możliwie z osobna. I teraz kolor Persei. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. I to ma być taki szary taupe. Rzeczywiście ta szarość tutaj się wybija. Mnie się bardzo osobiście podoba. Bardzo ładny kolor. Zmieniam pędzel, ponieważ ten jest dosyć puchaty, a ja bym chciała troszeczkę jednak tego pigmentu tu zbudować. Także dokładam i wklepuję więcej Persei i zaraz wyblenduję tutaj brzeg, żeby to jakoś wyglądało. I zrobię od razu dolną powiekę. Tutaj na linię wodną pójdzie najpierw Make Up For Ever Aqua Resist Color Pencil w kolorze 3 Iron. To jest taki stalowy kolor. Kolor tej kredki bardzo ładnie będzie współgrał właśnie z tym kolorem Perse, czyli tym szarym taupem. Nabieram więc właśnie ten kolor na taki mały pędzelek i tuż przy linii rzęs go wklepuję. I to tyle, jeżeli chodzi o maty. Przechodzimy do błysków. I tutaj zastanawiam się, gdzie wcisnąć tą miedź, ponieważ no, aż się prosi, żeby była na zewnętrznym kąciku, ale tam mam teraz nagromadzenie szarości i chłodnych tonów, więc nie wiem, czy będzie tutaj pasować. Zacznę może od galaxii, tak będzie łatwiej. Galaxię nałożę po prostu na palec i nałożę na całą ruchomą powiekę. Jako, że jest to cień taki z drobinkami, nałożę najpierw glitter glue. Pod ręką mam akurat Artistry Wand od Pat McGrath, także użyję tego. Ale jakikolwiek glitter glue będzie dobry. No i zobaczmy. No jest to cień, który na pewno trzeba będzie troszeczkę zbudować do pożądanej intensywności. Może użyję jednak pędzla do tego. Zobaczymy, jak pędzlem. Nabiera się ładnie. No i od razu widać, że intensywność jest większa. Także nawet lepiej. Wewnętrzny kącik również zaznaczam galaksją. Świetnie się do tego nadaje. Najchętniej, szczerze mówiąc, zostawiałabym to tak, jak jest, ale chciałabym użyć jednak wszystkich kolorów, także biorę na mały, precyzyjny pędzelek koloru Rhea i jego nałożę tak na zewnętrznym kąciku, dosłownie ociupinę, tak żeby po prostu go użyć, ale nie chciałabym, żeby przejął mi tutaj ten chłodny kącik, tak po prostu na łączeniu matu z galaksją. Myślę, że na tym poprzestanę. Wytuszuję tutaj rzęsy, zrobię oczywiście drugie oko i zaraz wracam. I tak wygląda skończony makijaż. Dajcie mi znać, co o nim myślicie. Ja szczerze mówiąc czuję się w nim lepiej niż w tym makijażu wykonywanym tą próbną paletą Mini Starlet, ale myślę, że wynika to z tego, że tam dałam bardzo dużo tego brzoskwiniowego cienia w sumie na całą powiekę, jeżeli się nie mylę, i przez to cały ten makijaż wyszedł tak mocno brzoskwiniowy. W tym makijażu skupiłam się bardziej chyba na tych szarościach i dosyć dużo ich rozblendowałam w zewnętrznym kąciku i dzięki temu cały makijaż jest troszeczkę inny.
Dajcie mi znać, co myślicie i o makijażu, i o samej palecie. Czy planujecie ją kupić? Bardzo jestem ciekawa. A teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę przemiłej reszty dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!